witam w kolejnym filmiku Słońce Taktyczne, które jest zimne, powietrze jest lodowate, ale słońce mocno świeci i oślepia. Więc nie wiem w ogóle, czy ja coś tam... Gdzieś coś tam widać. Jeszcze bardzo mi prześwietlam. Przechodzę z dzisiejszymi zapachami, dajcie znać, co u was dzisiaj jeszcze perfumowym. Jeżeli chodzi o mój dzienniczek perfumowy dzisiaj, to były pewne testy. Między innymi były marki, jeżeli chodzi o markę Tusco, przypomnę, rumuńska marka Nichelle Stefanusen, dostępna w House of Merlot, marka od ekspertów, bodajże 8 zapachów. Wcześniejszy wybór to był Wicki odnośnie Pinning Dev, dwójka, chyba tak to się wymawia. Będę mieć też tą dwójkę, chociaż nuty nie powodują zaintrygowania, ale chciałam poznać całościowo markę. Ten zapach, który proponowała Marlena, wrażenie pozytywne. Natomiast nie za taką cenę, powiem szczerze. No nie za taką cenę, co nawet jest totalnie przesadzoną. I też jakby nie zauważałam jakiejś wybitnej, nie wiem, nieprzewidywalności, paradzie czegokolwiek, nie. Strasznie zimno. Co ja na siebie nie ubierałam? Miałam puszkę z kapturem. Po prostu wszystko na siebie ubrałam, co mogę i tak mi zimno. Przerażające jest to, że tak to teraz będzie. Więc pozapinałam się, pozawijam. Chyba będzie mi chociaż ręce zamiast mi zamawiać tam. Przynajmniej jedna, ale znam sobie bardzo ciepłe rękawiczki, tylko że zaraz ubiorę. Tylko że nie uda mi się tak nagrywać, żeby... Chociaż była kwestia pauzowania, nie pauzowania. Teraz to się może gdzieś w słońcu. Jak dam ręce w słońcu, to jakoś wytrzymam. Więc Marlowa proponowała to Empty. To wcześniej wskazywane Pinning Pining będą, jak było mówione. Natomiast miał być też ten los i wylosował Darek, wylosował Innocence i trochę też będę o nim opowiadała. Natomiast myślę, że to będzie taki zbiorczy filmik, czy zbiorczy. Pierwszy filmik to będzie z tymi wyborami, ale nie wiem, czy teraz mam tyle czasu, że zdążę, zaraz zobaczymy. Miałam swój wybór dzienniczku, właśnie pytałam sobie was o życiu. U mnie dwa kontrastowe zapachy, jeden świeży, taki wręcz wytrawno, owocowo, różowo, nieinfantylny, taka owocowość wytrawno, szampanowo powiedzmy, w stronę takich różowości nieinfantylnych i to jest Pink Molecule Zero Parfum oraz coś z kolei jesienno-zimowego rozgrzewającego. Znam, że trochę na drugą stronę, tak trochę na końcówki włosów po stronie prawej, trochę na tą część pijową. Znam, że jakaś taka aura w ogóle też się ruszyła, skontrastowana, kontrastująca tamto, ale też przede wszystkim aura, która nie daje mi jakiegoś rozgrzania w ten naprawdę mroźny, dla mnie mroźny dzień. To uczucie jest jakieś takie, bo ten wiatr. Tutaj po prostu te wszystkie rzeczy, które ograniczają dostęp, że to tą wieczność w stosunku do nas, czyli jakieś kapturnie, które to się przydają bardzo, jakieś obszerne szale. Także wszyscy mówię, dobrze to teraz poszykować. Wzięłam przynajmniej kurtkę z kapturem. Wczoraj jakbyśmy na trawie, to byłam po prostu... Widziałam, że po prostu źle zrobiłam, że nie miałam czegoś takiego. Zabrałam jeszcze te rękawiczki. Trochę się jednak inaczej ubrałam. Trochę lepiej, ale jeszcze nie zaczęłam tego poprawiać i jeszcze trochę bardziej obszerny szale, który jeszcze więcej na większej powierzchni da nam tego ciepła, także jeszcze mam czas. A nie powiedziałam, co to jest. To jest boklet, kaszmir, który wcale kaszmir nie wygląda,